Nowoczesny, profesjonalny, przyjazny pacjentom, a przede wszystkim jedyny w subregionie siedlecko-ostrołęckim. Będzie Siedlecki Ośrodek Onkologii, który już niedługo powstanie przy Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim. 22 czerwca na terenie nowo powstającego obiektu odbyło się uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego, który został wmurowany pod budowę nowego ośrodka. To jedna z najważniejszych inwestycji realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego. Dzisiaj dokonaliśmy aktu, o który walczyliśmy przez kilka lat, przez można powiedzieć 20 lat, bo od tamtej pory trwa idea budowy ośrodka. Udało nam się zrealizować tą ideę, udało nam się doprowadzić do końca i uruchomić budowę, która za kilkanaście miesięcy przyniesie wspaniałe efekty dla pacjentów, dla lokalnej społeczności. Będziemy mogli zaoferować leczenie kompleksowe w zakresie onkologicznym. Będziemy przyjmowali pacjentów na najwyższym poziomie świadczonych usług. Będziemy mieli znakomitych specjalistów, jak też znakomity sprzęt, który w ramach tego ośrodka będzie zamontowany. Tradycyjnie umieściliśmy też kapsułę czasu i kilka ważkich elementów, które będą, myślę, dla przyszłych pokoleń niezmierną wiedzą i skarbnicą tej wiedzy o tym, co się działo, jaki to był szpital, jacy to byli ludzie, którzy byli z tym związani, ale też to, co się działo w regionie czy w kraju, w naszej ojczyźnie. Mam świadomość, że taki akt, jaki dzisiaj nastąpił, to dzieje się raz na kilkadziesiąt lat. Rzeczywiście Siedlce czekały 30 lat na Centrum Onkologii. Dzisiaj to się wydarzyło. Wmurowanie aktu erekcyjnego. To jest cud, który spowodował, że nie tylko dyrekcja szpitala, nie tylko zarząd spółki, ale również samorząd województwa mazowieckiego, ale również Centrum Onkologii, które będzie wspierało od strony lekarskiej ten nasz ośrodek. Wszyscy mogą się dzisiaj cieszyć, ale najbardziej pacjenci. Powiem tak, nareszcie potrzeby tego regionu będą zabezpieczone. Centrum Onkologii w Warszawie jest rzeczywiście renomowane, ale nasi pacjenci tutaj będą leczeni w najlepszych warunkach i najlepszym sprzętem. I jednocześnie mamy pewność, że kadra, która będzie tutaj pracowała, sprosta wyzwaniom. Aby zapewnić powstającym ośrodku najwyższą jakość, podpisano porozumienie z Centrum Onkologii Instytutem imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Fachowe wsparcie ze strony centrum pomoże w doborze wyposażenia, metod terapii i tworzenia procedur profilaktyki, diagnostyki i leczenia pacjentów z chorobami nowotworowymi w Siedleckim Ośrodku Onkologii. To będzie ośrodek, który będzie działał w kooperacji z Centrum Onkologii w Warszawie. Generalnie idea, o której mówiłem, sieci onkologicznej polega na tym, na tworzeniu ośrodków centralnych i ośrodków kooperujących, które ściśle współpracują w codziennej praktyce, są wspólne konsultacje, zapewniony prawidłowy przepływ chorych i optymalna opieka dla chorego. I w ten sposób to będzie wyglądało, że zaangażowani w to będą już są lekarze z Centrum Onkologii tutaj. Jeśli chodzi o radioterapię, nie tylko ja jestem konsultantem, ale jeszcze jeden kolega. Moja zastępczyni, pani doktor Kipian, wspomaga logistycznie, prawda, te plany radioterapii. No i w ten sam sposób zapewnimy kompleksową opiekę nad chorymi napromienianymi, bo onkolodzy kliniczni w Siedlcach są i to są znakomici. Jeszcze jest kwestia chirurgów, chirurgami też się zajmiemy, oni po prostu zostaną tutaj zaangażowani. Siedlecki Ośrodek Onkologii będzie opierał się na pięciu filarach działalności onkologicznej: profilaktyce i wczesnym wykrywaniu nowotworów na bazie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, systemowym leczeniu nowotworów, radioterapii, badaniach i terapii izotopowej oraz chirurgii onkologicznej. To wszystko uwzględniono w planach konstrukcyjnych obiektu. Spiritus movens z całego przedsięwzięcia, czyli zarząd szpitala, no to są ludzie, którzy wiedzą, co robią, znają swoją robotę i jakkolwiek onkologia, tak specjalistyczna onkologia, dla nich jest nowym wyzwaniem, ale generalnie nie są to debiutanci. Ponieważ onkologia w takim stopniu wyuzdania jest dla nich wyzwaniem nowym, w związku z tym zwrócili się do swojego kooperanta, którym jest Centrum Onkologii, Warszawskie Centrum Onkologii, gdzie są chyba najwybitniejsi w kraju specjaliści od tych technik medycznych i ci ludzie byli konsultantami
inwestycji, ale i personalnie moimi, ponieważ ja no, pierwszy raz w życiu stykając się powiedzmy z akceleratorem, oczywiście no, musiałem się skądś dowiedzieć, od kogoś dowiedzieć, jak to tak naprawdę działa, jakie są wymagania i poza tym jakie są, jak to działa, gdzie pacjent wchodzi, gdzie wychodzi, ile czasu tam przebywa, jakiego potrzebuje mikroklimatu i jak już tego wszystkiego się dowiedziałem, to mogłem te informacje przekazać swoim kooperantom, swoim współpracownikom, instalatorom, konstruktorom, elektrykom i Bóg wie komu jeszcze. I ten zespół uląkł w rezultacie to, co będziemy mieli, mam nadzieję, no to raczej pewność niż nadzieja, oglądać za niedługo. Prace nad budową ośrodka już się rozpoczęły. Wykonano wykopy i trwają prace fundamentowe. Pod koniec przyszłego roku będą tu przyjmowani pierwsi pacjenci.